Hej, witam Was na moim kanale ponownie. Zapraszam Was na obiecywany drugi makijaż świąteczny. I dzisiaj, drodzy Państwo, zrobimy sobie mocne usta i delikatne oko. I będzie dzisiaj czerwona szminka. Wiem, że jedna z Was pod wcześniejszym filmikiem napisała: dobrze, że nie ma czerwonej pomadki, ale dzisiaj niestety będzie, bo ja uważam, że święta muszą mieć czerwoną pomadkę, mimo że to jest niepraktyczna sprawa. To chociaż zróbmy pierwsze wrażenie na wejściu, potem po zjedzeniu barszczu po prostu zmyjmy i tyle. Ale czerwona pomadka to jest po prostu must, dlatego muszę taki makijaż zrobić, bo bym sobie tego nie wybaczyła, gdyby takiego makijażu na moim kanale nie było. Także co, nie przedłużam, tylko zaczynamy make-up. Jak widzicie, moja twarz właściwie jest już całkiem przygotowana do makijażu. Mam zrobiony podkład, mam zrobiony bronzer, mam zrobione brwi oraz na oczach mam nałożony korektor, który jest moją bazą. I na tą mokrą bazę w postaci korektora nałożę sobie od razu cienie, ale zanim to zrobię, przykleję sobie taśmę tutaj jakby wzdłuż mojej powieki, po to, by wyznaczyła mi mniej więcej granicę, jak mam moje cienie prowadzić. Także zrobię to może poza kamerą, bo mam lustro daleko i zaraz się widzimy, ok? Jeśli chodzi o oko, to będzie mega delikatna sprawa. I zacznę sobie od nałożenia na powiekę takiego neutralnego brązu, ale nie chcę, żeby ten brąz był matowy. Chcę, żeby on był satynowy. I w paletce Sensing mam taki przepiękny właściwie brąz, który jest bardzo delikatny, ale ładnie nam powiekę podkreśli. I to jest ten kolor, który widzicie tutaj. To jest taki brąz, on się mieni bardzo delikatnie. Właściwie, nie wiem, czy wy to zobaczycie. Zobaczcie, że ma delikatny połysk. I to jest paletka w numerku 313 Ruby, przepraszam, Rosy Taupe. I będę nakładała ten cień w załamanie powieki, a delikatnie w kąciku zewnętrznym. Okej. Nakładam mniej więcej tak na 3/4 powieki. Zobaczcie, jest ten cień bardzo delikatny, bardzo. Ale o to mi właśnie chodzi, żeby nie było zbyt dużej bomby koloru, po prostu chodzi mi o to, żeby to oko było podkreślone, ale nie przemalowane. Ok, plasterki oderwałam, mamy coś takiego i bardzo fajnie, ponieważ chcę, żeby ta linia wyznaczała potem linię mojej kreski. Ale zanim kreska, nałożę sobie teraz na powiekę bardzo fajne cienie i to są cienie z Essence. Osobny film na temat tych cieni jest już na moim kanale, więc link macie pod spodem. To są cienie takie bardzo foliowe, powiedziałabym nie brokatowe, coś między folią a brokatem, a jakimś takim pyłkiem, coś pomiędzy. I ja użyję sobie dwóch cieni, ponieważ nie chcę, żeby to oko było stricte srebrne albo stricte złote. Więc użyję sobie cień, który ma numerek 02 Ironic i 05 Litmi. Tu mamy srebrny cień. Zobaczcie, jaka jest tafla tego cienia. I tak wyglądają obydwa, mają przepiękne kolory. I zacznę od srebra i nałożę sobie go oczywiście na bazę z NYXa. I nałożę go na całą powiekę ruchomą. I teraz na środek powieki nałożę sobie ten złoty. Dosłownie na sam środek, żeby delikatnie przełamać to srebro. Ok, w jednym oku sobie już zrobiłam, znaczy zaczęłam robić sobie kącik wewnętrzny mojego oka, bo chciałam coś sprawdzić. I użyję sobie tego cienia, który jest tutaj i to jest taki beżowy, satynowy również cień. I nałożę go w kąciku oka, żeby ładnie to oko otworzył i rozświetlił całe spojrzenie. Nakładam go sobie odrobinę, bo jest tak mocno wypigmentowany, że to jest po prostu wow. Dosłownie odrobinkę. I zobaczcie, jak on otwiera ładnie oko i jeszcze odbija do tego przepięknie światło. Teraz sobie zrobię kreskę, zaraz siedzimy z powrotem. Powiem tylko tyle, że kreskę sobie zrobię eyelinerem z Rimmel. To jest mój ulubiony eyeliner i to jest eyeliner, który się nazywa Glam Eyes i on jest po prostu genialny. Przepięknie krema jest, przepięknie czarny i bardzo długo nawet powiedzmy się utrzymuje. Także robię krechę i zaraz do Was wracam i dokończymy makijaż oka. Ok, przyklejam sobie również rzęsy i tego się wszystko teraz prezentuje. Myślę, że bardzo delikatny, bardzo taki rozświetlający look. Rzęsy to są Ardell Wispies. Bardzo delikatne, żaden szał, nie jakieś spektakularne, po prostu bardzo fajne. Ok, teraz pod oko nałożę sobie korektor, to jest u mnie Sephora i ona ma numerek 08 Light Ivory. I nałożę sobie ten korektor pod oko i myślę, czy by jeszcze w ogóle coś nakładać, jakieś cienie na oczy, ale chyba z tego zrezygnuję i po prostu wytuszuję sobie rzęsy. Myślę, że nie ma jakiejś potrzeby, żeby coś jeszcze pod to oko nakładać. Miało być delikatnie, więc będzie delikatnie. Ok, tak jak miałam wcześniej, wytuszowałam sobie tylko i wyłącznie rzęsy i nic więcej z oczami nie będę dzisiaj robić.
Konturuję sobie twarz jak zwykle Trio z Golden Rose. Moją różę będzie dzisiaj Vibo Ecstasy w kolorku 1. To jest róż oświetlający. I on ma taki troszeczkę mroźny kolor, więc będzie fajny do tego srebrnego oka. I teraz mam dylemat, bo nie wiem, który rozświetlacz użyć. W ogóle myślałam, żeby użyć czegoś takiego chłodnego dla odmiany. I muszę go znaleźć. Myślałam, że użyć czegoś chłodnego i myślałam o Cat Chris Glow, boże jak to się nazywa. Nie wiem, ale ma zoomer 0.10 Light Infusion i to się, on wygląda w ten sposób. On ma taki, zobaczcie, mroźny, bardzo mroźny kolor i chyba go użyjecie. Chociaż on jest taki troszkę biały. Albo My Secret w kolorze Princess Dream, czy ta nowsza wersja po prostu Princess Dream. I sama nie wiem, może je połączę. Użyję może najpierw sobie tego cieplejszego, zobaczymy. Boję się, że ten będzie za biały. I oczywiście nie oszczędzam. No jest piękny. Chyba go już zostawię. Dobra, zobaczymy zaraz. No i czas na usta, czyli gwóźdź programu. I u niej to będzie pomadka z Sephory matowa i ona ma numerek 01. Okej, tak prezentuje się całość. Myślę, że wygląda całkiem ładnie. I chyba to będzie mój makijaż wigilijny, bo jest po prostu tak piękna matka, że muszę ją wykorzystać na wigilię. No i co? Co myślicie o takim makijażu? Taki ładny, mroźny, chłodny look. Okej, ja już się tym akcentem z wami żegnam. Chcę wam również życzyć wesołych świąt, bo myślę, że zobaczymy się dopiero chyba już po Wigilii, tak mam taką nadzieję przynajmniej. Dlatego życzę wesołych świąt, wszystkiego co najlepsze, spełnienia wszystkich waszych najskrytszych marzeń. I ja wam bardzo dziękuję za ten filmik i dziękuję wam za ten rok, który byliście dzisiaj ze mną. Wiem, że on był troszeczkę taki skaczący, raz byłam, raz nie, ale jak widzicie, staram się już wrócić bardziej regularnie do nagrywania filmików i myślę, że w końcu to mi się uda, bo jak widzicie, bycie młodą mamą wcale nie jest łatwe i pogodzenie jakby dwóch rzeczy, właściwie trzech rzeczy, bo pracy, dziecka i nagrywania to jest po prostu, wierzcie mi, nie lada wyczyn, ale staram się, jak mogę, żeby również ten kanał był coraz lepszy i myślę, że w przyszłym roku już jest takim dużym przytupem i spodziewajcie się większości filmików na pewno. Wam to obiecuję na 100%, także bądźcie dalej ze mną. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału, do lajkowania tego filmiku oraz innych moich filmików, do Instagrama, do obserwowania Instagrama, do obserwowania Facebooka oraz mojego bloga. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa, trzymajcie, czekam na was w komentarzach, na reakcję waszą na ten make-up. Jestem bardzo ciekawa, co o tym makijażu myślicie. No i co? Do zobaczenia i jeszcze raz wesołych świąt. Pa, trzymajcie się.